Jeszcze raz witam serdecznie. Nazywam się Buczmański Mariusz. Kilka słów o sobie. Jeśli chodzi o finanse, różnego rodzaju usługi online, zajmuję się nimi od, jak widać, 10 lat. Wcześniej, dużo wcześniej, kolejne 12 lat zajmowałem się, czyli ponad tak naprawdę 20 lat zajmowałem się ubezpieczeniami, usługami bankowymi i funduszami inwestycyjnymi i między innymi też fajne firmy, z którymi współpracowałem, miło wspominam. Zajmowaliśmy się roszczeniami dotyczącymi właśnie odszkodowań z różnych tytułów. Od 2016 współpracuję ściśle z firmą Skyward Community. Jestem zarówno inwestorem, jak i partnerem firmy. Dwa lata, właściwie prawie trzy lata temu mieliśmy możliwość ukończyć takie fajne roczne szkolenie 3D Coaching. Może na tyle to nie byłoby ważne, aczkolwiek sam dokument jest akceptowany przez Federację Coachów Europejskich, które otrzymaliśmy. Natomiast była możliwość spotkania się bezpośrednio z panem Anatolim Nickim, z zarządem firmy. Jako pierwsza wycieczka też mieliśmy możliwość odbycia tej wycieczki właśnie do Szarży, gdzie od tych trzech lat wykonano bardzo, bardzo dużą pracę. No i bardzo dużo się zmieniło. Wtedy to były początki budowy. Pierwsze słupy stawiano. To widać właśnie na tym zdjęciu. Ja teraz zatrzymam tą prezentację, ponieważ przejdę bezpośrednio do konta. Oczywiście konto tutaj będę używał mojej żony, ponieważ jest dużo mniej danych takich drażliwych, których niekoniecznie chcę pokazywać na swoim koncie. Ona tak naprawdę zainwestowała środki w 2017 roku, kupiła dwa pakiety łącznej wartości 1,5 miliona i to jest wszystko tak naprawdę, co wykonała na tym koncie. Chodziło głównie o akcje. Natomiast ponieważ dzisiaj chcemy powiedzieć troszeczkę właśnie, jak zarejestrować nowego partnera, to zacznę od tej najważniejszej zakładki, jaką jest właśnie ta zakładka dla partnerów, gdzie mamy wszystkie narzędzia potrzebne do współpracy. Może zacznę od pierwszej zakładki. Gdy klikniemy dla partnerów i bierzemy plan wynagrodzenia, to jest tak naprawdę tutaj plan wynagrodzenia, który bardzo podobny jest do tego, co pokazuję na prezentacjach dotyczących duplikacji, ponieważ są tu po kolei te podstawowe wymagania dotyczące partnera. Jak widzimy, konsultanta, lidera. Następnie przechodzimy do profil level. Tu mamy mistrza, eksperta, top eksperta. To są te wszystkie warunki, również ten bonus stały z obrotu miesięcznego. On też tutaj jest, na niego zwrócona uwaga. No i jako ostatnia pozycja Sky Expert. To jest też właśnie ten opis, o którym często mówię. Tutaj mamy prezentację planu marketingowego. Może pokażę. Ona jest w PDF-ie. Plan marketingowy. To jest to samo, co widzimy na prezentacjach. Po prostu omawiam tą prezentację i dodatkowe są jeszcze oczywiście pewne materiały, które ja wklejam. Natomiast tutaj bardzo ważna sprawa jest umowa programu partnerskiego. Jest to umowa, którą akceptujemy w momencie, kiedy się zarejestrujemy. I bez zaakceptowania tej umowy programu partnerskiego, regulaminu, tak naprawdę jako drugiego dokumentu, nie bylibyśmy w stanie otrzymywać właśnie bonusu z programu partnerskiego, a dzięki temu, że mamy w formie elektronicznej podpisaną tą umowę plus regulamin, zarabiamy na programie partnerskim.
Przejdziemy do drugiej zakładki. Tutaj są statystyki. Oczywiście tutaj w statystykach na tym koncie nie będzie wiele się działo. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna. O inwestycje osobiste, liczba udziałów jest podane. Natomiast gdyby tutaj było więcej informacji dotyczących współpracy jako partner ze strukturą, no to byśmy tutaj troszeczkę więcej danych mieli zamiast zer. Mamy statystyki sumaryczne, gdzie między innymi również widzimy strukturę. Tutaj później tworzy nam się cała struktura rzędami, które możemy rozwijać plusikami. Mamy też oczywiście osobę zapraszającą, twój kurator, w tym wypadku to jestem ja. Raczej osoba zapraszająca to jest Marzec Duczmański, kuratorem, jak widzimy, tutaj jest pani Natalia. I ona jest jak gdyby kuratorem na teren całej Polski, także jak gdyby wszyscy partnerzy, inwestorzy, którzy są w Polsce, są jak gdyby pod jej opieką. To tak wygląda. No i ostatnia zakładka. Tutaj przy normalnie rozwiniętej strukturze mamy pełne statystyki. Ilu mamy procentowo, ilościowo partnerów ze statusem klient, partner, konsultant, lider, mistrz, ekspert, top ekspert, TSK ekspert. I mamy bardzo fajnie wszystko rozpisane, więc jak ktoś chce rozwijać fajnie program partnerski i robić tu powiedzmy taką w cudzysłowie karierę, rozwijać sobie ten program, to te dane, które tutaj są, one są bardzo pomocne, ponieważ wiedzą, pokazują nam w jakim kierunku musimy zadziałać, żeby osiągnąć więcej. Dochodzimy do tej ważnej zakładki, gdzie są narzędzia partnera. Ja zwrócę uwagę na te wszystkie zakładki, co w nich jest. Nie będę dawał się w szczegóły. Jeśli będą jakieś pytania, to zawsze proszę Was na priv gdzieś na Skype'ie lub na jakimkolwiek innym komunikatorze lub na komórkę. Dzwonić do mnie i zawsze wyjaśnię. Natomiast narzędzia partnera. Tutaj pierwsze linki do strony polecające, one są najważniejsze. To są nasze strony, które dotyczą między innymi technologii, inwestycji. Strona główna dla partnerów i strona rejestracji GO, czyli taka bezpośrednia, bezpośredni formularz rejestracyjny. Jedna ważna rzecz, ja może pokażę, jak to wygląda. Gdybyśmy chcieli właśnie skopiować taką stronę technologii i wejść sobie na tą stronę lub przekazać komuś. Oczywiście jest tu nasz numer ID, więc ta strona jest sztywno przypisana do nas, ale zobaczmy, u technologii wygląda nasza stronka osobista w ten sposób. Jest ok, dobrze. Wydawało mi się, że coś się zacięło, ale już jest. No i to jest nasza strona multimedialna, jak widzimy. Nie jest to tylko zwykłe rysunki, ale jest dużo filmów, dużo się dzieje. Dużo informacji na temat zalet technologii, rodzajów transportu, filmy, nagrody, różnego rodzaju inotransy, wystawy, w których firma bierze udział i wiele ważnych informacji, które powinien poznać potencjalny inwestor czy też osoba, która interesuje się technologią. Gdybyśmy weszli w rejestrację, czyli nasz partner, któremu damy ten link, to oczywiście pojawi się twój zapraszający Arleta D, czyli w tym wypadku osoba, do której należy ten link. I zarejestrowałaby się z tego linku, z polecenia tej osoby. O to oczywiście nam chodzi, więc wszystkie te strony prowadzą do
rejestracji z naszego polecenia. Strony docelowe są utworzone też pięknie, tylko są to strony jednostronicowe. One są długie, ale są jednostronicowe. Może uda mi się tu odpalić jedną. O właśnie. Transport, który wyprzedził czas. Prędkość do 500 na godzinę. No i mamy tutaj między innymi otrzymaj prezentację. Każdy może zainwestować. Jak widzimy, akurat te prezentacje, te strony, wszystko są w języku polskim. Czyli tak jak odpalimy, uruchomimy język na głównej stronie, takie będą te akurat w tym wypadku materiały. Więc jest piękna strona, ona jest jednostronicowa, ale długa. No i też oczywiście, gdybym kliknął rejestrację, to pojawi się w tym wypadku Arleta D. Czyli mamy między innymi, jak widzieliśmy, strony docelowe, mamy webinaria. Jeszcze tutaj w zakładce wydarzenia, o których za chwilę też jeszcze będę mówił, wszystkie webinaria, wszystkie zaplanowane, tak zwane webinaria w różnych językach, no, możemy znaleźć właśnie w zakładce wydarzenia i prezentacje, webinaria. Statystyki, analityka, może to opuszczę, natomiast tak, tutaj ta zakładka prezentacje o projekcie, to są prezentacje. Możemy je pobrać i też osobom zainteresowanym wysłać. Z tego co pamiętam, niestety te prezentacje są w języku angielskim. Mamy też bardzo ciekawą zakładkę 360 wycieczka po Skyway. Jak klikniemy, możemy odwiedzić Ekotechnopark Marina Horce i poszczególne miejsca na terenie Ekotechnoparku po prostu możemy odwiedzić poprzez właśnie kliknięcie odpowiedniego linku. Na przykład tego. Ja mogę wtedy sobie obracać 360 stopni i oglądać cały Ekotechnopark, czyli obejrzeć, zobaczyć to, co na żywo mogli zobaczyć ci wszyscy, którzy już byli w tym Ekotechnoparku raz, dwa razy czy więcej nawet. Także tak to wygląda. No i przydatne linki, tutaj mamy różne filmiki. Ja zachęcam Was, drodzy Państwo, partnerzy, osoby zainteresowane tą technologią, do tego, żeby przeglądać te filmiki, ponieważ tu są też bardzo ciekawe materiały, które mogą przydać się do uzupełnienia naszej wiedzy, ale też przydać się w rozmowach z osobami wstępnie zainteresowanymi zainwestowaniem środków w tą technologię. Więc tutaj wiele filmów jest w języku polskim, niektóre są z napisami, więc wykorzystujmy również je. Teraz ja postaram się zrobić krótką rejestrację. Mam nadzieję, że to mi się uda. Robię to pierwszy raz, jeśli chodzi o właśnie tak na żywo. Już mam otworzony link. To jest ten link skopiowany z tej strony. Linki do strony. Ja sobie skopiowałem tę stronę do rejestracji Go po to, żeby od razu były dane do wypełnienia. I w tym wypadku wypełniam testowe dane, na przykład Marian. Wybieramy oczywiście odpowiedni kraj. Plusem jest to, że jest tutaj alfabetycznie. Wybieram odpowiednią komórkę. Momencik.
adres mailowy. Adres mailowy skopiuję sobie ten, który już tutaj otworzyłem. Czyli mam duczmański.mariusz. Duczmański.mariusz. Na potrzeby tej testowej rejestracji. Mariusz. @gmail.com. Czy mamy bezpłatną konsultację? W tym wypadku nie chcę. Tu mamy często schowaną tą zakładkę, zwiniętą, ale musimy ją rozwinąć i zaznaczyć odpowiedni rejon świata, w którym mieszkamy. Tutaj w tym wypadku obywatelstwo Unii Europejskiej. Zaznaczam, że nie jestem żadnym robotem. Jeśli wszystkie mam rzeczy zaznaczone, wypełnione, robię kontynuuj. Potwierdź rejestrację za pośrednictwem poczty. Za 5 sekund przekierujemy Cię do gabinetu osobistego. Jego możliwości będą ograniczone, dopóki właśnie nie klikniesz się tego maila. W tym wypadku już podstawowe dane są. Mamy kupon o wartości 10% udziału do pierwszego pakietu jako nowi partnerzy. Teraz sobie wejdę na maila. Odświeżę. Mamy potwierdź rejestrację nowego konta. Twoje dane rejestracyjne, Marian, twoje hasło. No, to hasło jest oczywiście testowe. Gdybyśmy niechcąco weszli z tamtego konta, a jeszcze nie założyli, ale mamy też link do potwierdzenia rejestracji, więc w tym momencie klikam i uzupełniam dodatkowe dane. Marian, niech to będzie Kowalski. Telefon jest. W tym wypadku stwarzam własne hasło. Powtarzam jeszcze raz. Znak szczególny też musi być, więc go dodaję. No i robimy znów mała, duża litera, cyfry. Znak szczególny. Pod spodem tutaj, jak widzimy w tych kilku punktach, system podpowiada nam, jakie znaki muszą się znaleźć w haśle, żeby zostało przyjęte. Potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i klikam aktywuj konto. Za 5 sekund zostaniemy przeniesieni już do konta otwartego, zarejestrowanego. Ponieważ jestem wlogowany tutaj u żony, więc tak, na chwilę się wyloguję. Natomiast tutaj też się wyloguję. I w tym wypadku zaloguję się na nowe konto. No i teraz tak naprawdę powinniśmy uzupełnić od razu te dane po pierwszym wejściu, czyli w tym wypadku tutaj uzupełnimy obywatelstwo, Polska, wybierz kraj zamieszkania, Polska,
Podaj miasto. Oczywiście podaję prawdziwe dane. Robię zapisz. I w tym momencie mam jak gdyby to aktywne konto, podstawowe dane. Oczywiście imię, nazwisko tu się pojawi w momencie, kiedy się zweryfikuje. Jak wejdę w zakładkę zweryfikuj konto, no to oczywiście klikamy dalej. No i w tym momencie musiałbym wypełnić wszystkie dane weryfikacyjne. Oczywiście tego nie będę robił, ponieważ to konto jest dla celów tylko testowych, ale jak widzimy, są tu wszystkie dane personalne, dane paszportu lub dowodu osobistego, dane adresowe meldunku, sprawdzenie poprawności danych, no i załączniki dokumentów. Ja zawsze mówię, prawa, lewa strona dowodu osobistego, dobry skan. Jeśli jest jeszcze adres w starym dowodzie, to wystarczy jeden dokument. Dowód osobisty, prawa, lewa i wystarczy. Jeśli już nie ma adresu zamieszkania, to wtedy musimy załączyć jakiś dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. Fakturę za media, wyciąg z konta lub wyciąg z urzędu gminy, miasta, o tym, pod jakim adresem mieszkamy. I wtedy możemy się zweryfikować. Zazwyczaj ta weryfikacja w ciągu jednego, dwóch dni jest, w dni robocze jest zaakceptowana i wtedy tu już pojawi się zakładka z imieniem i nazwiskiem. W zakładkę wchodząc dla partnerów, plan wynagrodzenia, to jest bardzo ważne. Plan wynagrodzenia, tylko narzędzie partnera, przepraszam. Bo mówiliśmy o tych linkach, że zanim je dostaniemy, to musimy coś zrobić. Jest umowa partnerska. I my tę umowę partnerską musimy po prostu najzwyczajniej zatwierdzić. Momencik. Umowa partnerska. Klikam w nią. Teraz przesunę, żebyście Państwo widzieli. Aha, czyli to tak jak mówiłem. Nie zrobimy tego w tym momencie. Będzie 8 stron, które trzeba przekliknąć do samego końca i zatwierdzić. Pierwsza się zweryfikować. No i dopiero zweryfikowany partner przez firmę fizycznie może klikać program, ten umowę partnerską, która zawiera 8 stron z opisami, no i wtedy jak już to zrobimy, to możemy rejestrować, zapraszać nowe osoby z naszych linków. Wtedy pojawią się tutaj u nas wszystkie linki ze stronami. Widzimy tutaj, że jest strona Go, ta podstawowa, ale właśnie informacja jaka jest. Link jest ważny. No właśnie. Więc każdemu proponuję pierw się zarejestrować, zweryfikować i dopiero wejść w zakładkę dla partnerów, narzędzia partnera i odklikać umowę partnerską. Jeśli ją zrobimy, jeśli ją odklikamy, to w tym momencie możemy już rejestrować dowolną ilość osób bez żadnych ograniczeń. To tak pokrótce, jeśli chodzi o nową rejestrację. Sama rejestracja jest bardzo prosta. Ja teraz z powrotem przejdę do konta tutaj mojej żony.
Teraz chyba wklepałem nie to, co trzeba. A już wiem dlaczego. Dlatego, że nie wylogowałem się. A, jest już ok. Dobra. Muszę wpisać kod z aplikacji Google, o której tak bardzo dużo ostatnio była mowa. Plusem jest to, że tą aplikację można na dowolną ilość urządzeń załączyć, więc zarówno ja mam na swoim urządzeniu, jak i żona ma na swoim urządzeniu. Tak jak powiedziałem, jestem na jej koncie i w tym momencie to są te zakładki, które sobie omówiliśmy. Narzędzia partnera, jest historia szkolenia, sklep. Sklep zawiera podstawowe tak naprawdę tylko gadżety, ale też w języku angielskim i rosyjskim, więc jeśli będziemy mieć osoby rosyjskojęzyczne lub angielskojęzyczne, no to wtedy ma to na ten moment sens. Przejdziemy to teraz do kolejnej zakładki. Moje certyfikaty. Na co zwrócę uwagę? Są to oczywiście certyfikaty, natomiast bardzo ważna rzecz. Chcę otrzymać wyciąg z rejestru na maila. Gdybym tutaj kliknął, to otrzymujemy wyciąg z rejestru spółki na maila. My jesteśmy wpisani po spłaceniu udziału danego pakietu. Jesteśmy z tymi udziałami wpisani do rejestru spółki. A tutaj w tym miejscu w certyfikatach możemy sobie wygenerować taki rejestr spółki, który dostaniemy na maila z pieczęcią pana Anatolia Junickiego. Moje kupony w tym wypadku, ponieważ to konto jest nieaktywne, ono było tylko wykorzystane do zakupu. Tych kuponów nie ma, przynajmniej aktywnych. One się zakończyły. Następnie, co tu mamy? Zainwestuj. W zakładce zainwestuj oczywiście mamy jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ mamy wszystkie pakiety i promocje, które się pojawiają co jakiś czas. I możemy sobie wybrać dowolny pakiet. Jeśli ktoś ma raty, to będzie widział i tam sobie spłaca raty. Ta zakładka to jest zakładka dotycząca pakietu, który był na hologram. Jest informacja, że możemy jak gdyby wstępnie zamówić sobie, zostawić takie zgłoszenie i jeśli pojawi się ta promocja, czyli jeśli pojawi się ponownie ta promocja dotycząca hologramu i oferta przede wszystkim zakupowa pakietu udziałów w tak dużym dyskoncie, jakim był ten pakiet, to dostaniemy po prostu przypomnienie, informację. Czyli to jest to, mamy następnie dokumenty. Tutaj, jeśli chodzi o dokumenty o firmie, naprawdę przeglądajmy je. Starajmy się z nimi zapoznać. Oczywiście dużo jest w języku angielskim, ale możemy gdzieś tam sobie translatorem tłumaczyć. Mamy materiały do podjęcia decyzji przez inwestora. Mamy biznes plan Skyway. Mamy 15 etapów rozwoju. Nieraz pada pytanie, dlaczego tak długo? Dlaczego 14 etap tak długo? Oczywiście 15 etapów rozwoju firma gdzieś tam określiła w jakimś czasie, ale to nie był czas naprawdę sztywny. Po prostu te 15 etapów musiało gdzieś tam być rozpisane. Natomiast życie już później dyktuje sytuacja na świecie, rozwój firmy, wiele innych rzeczy, które firma dodatkowo zrobiła, których nie miała w planie. To wszystko powoduje, że ten czas jest ruchomy. Natomiast ten dokument, 15 etapów, on bardzo dobrze pokazuje, ile pracy, jakie dyskonta są przewidywane na danych etapach i ile pracy trzeba
wykonać na poszczególnym etapie. Widzimy, że już jesteśmy pod koniec dokumentu. Natomiast ważna rzecz, pod koniec, jak widzimy, 15 etapu, to dyskonto przewidywane jest na poziomie 1,20, 1,40 maksymalnie. Natomiast w momencie, kiedy on się zakończy, zapewne w podetapach, bo będziemy wtedy kontynuować technologię szybką i tworzyć technologię szybką, no to w pewnym momencie dojdzie on oczywiście to dyskonto 1:1. I tego się wszyscy spodziewamy, że tak będzie. Zresztą wynika to z naszej też umowy, pożyczki konwertowej. Mamy memorandum inwestycyjne, umowę dzierżawy gruntu, studium wykonalności, niezależna ekspertyza, bilans za 2017-2018. Mamy też ostatnie audyty 2019-2020. Jak dobrze wiemy, jednym z ostatnich newsów pojawił się również audyt za 2021. Przykładowe umowy dotyczące pożyczki konwertowej. I ta umowa pożyczki konwertowej to jest właśnie ta umowa, z którą firma z nami podpisuje. Ona jest później wypełniona, tutaj jest jak gdyby czysta umowa, ale przyuważmy, jeśli tu się nic nie zmieniło, to na stronie 8, i to chyba będzie zaraz 8, ta albo... No właśnie, chyba nie. Troszeczkę się przesuwa, jak się wypełnia dane, to się przesuwa. W większości wypadków... Dokładnie, to się przesuwa. No, ale to jest ta umowa, w której mamy informacje właśnie o jaka będzie wartość nominalna naszych udziałów po zakończeniu 15 etapu. Mamy taką umowę w formie ratalnej, w formie takiej gotówkowej. Jest też polityka zwrotu, dokument o wizerunku, ponieważ my jako partnerzy firmy musimy jak gdyby dobrze reprezentować wizerunek firmy i firma to też będzie respektować coraz bardziej, coraz częściej. Warunki korzystania ze strony internetowej, materiały też promocyjne, wystąpienie pana Anatolii Jonickiego. Tutaj wprawdzie jest to po angielsku, ale tu jest skarbnica wiedzy. 100 pytań i 100 odpowiedzi. I dla wnikliwych oczywiście jest to, wydaje mi się, że bardzo ciekawa lektura, ponieważ bardzo dużo informacji, bardzo dużo danych technicznych tutaj znajdziemy dotyczące całej technologii. Także jak ktoś naprawdę jest taki, powiedzmy, bardzo szczegółowy i chciałby wiedzieć, w co inwestuje, no to tutaj z tych materiałów, z tych pytań i odpowiedzi uzyska dosyć sporo informacji. No i tu pamiętamy, nieraz pytaliśmy się, instrukcja przekazywania udziału w spadku. To tutaj otrzymaliśmy instrukcję do pobrania. Moje dokumenty, w tym wypadku to będą wszystkie dokumenty, które są automatycznie powstają w momencie jakiegokolwiek ruchu na tym koncie. Czyli jak gdyby sprzedaż wewnętrzna, jakieś bonusowe zakupy, umowa pożyczki konwertowej i wszystkie inne rzeczy będą tutaj się znajdować. Tu już w szczegóły nie będę wchodził. Bankowość, transakcje, czyli tutaj mamy jak gdyby całą historię wszystkich transakcji finansowych na naszym back office. Tutaj mamy zakładkę Załaduj konto. Może pokażę jedną rzecz. Przykładowo chcemy załadować nasze konto kwotą $500. Robimy Załaduj. Możliwości jest na ten moment kilka. Płatność kryptowalutą, płatność kartą Visa Mastercard, przelew bankowy, system płatności. System płatności w Polsce chyba najbardziej znany jest Perfect Money. Przynajmniej ja korzystałem z niego wielokrotnie. Brak limitów, jeśli chodzi o zasilanie konta.
przelew bankowy, co idzie zauważyć, kwota może być do ładowania w euro i USD. Jak jest to euro, to wiemy, że my będąc w strefie euro, jeśli wysyłamy przelew SEPA, to on stosunkowo szybko powinien dojść w ciągu jednego, dwóch maksymalnie dni. Zwykły dolarowy przelew, choć tutaj pisze 5 dni roboczych, to niestety banki czasem przetrzymują, to może być i dłużej. Czasami nie bójmy się, jeśli zrobiliśmy przelew bankowy dolarowy, to pamiętamy, że taki przelew może iść i tydzień i nawet dwa tygodnie. Niestety są przypadki pojedyncze, ale czasami banki pośredniczące jeszcze dodatkowe koszty sobie pobierają, więc ja bym tutaj zazwyczaj wybierał przelew w euro. Będąc w strefie euro, mamy możliwość zrobienia przelewu SEPA i ten przelew dochodzi tak jak przelew krajowy, czyli powinien, jeśli jest rano zrobione, no to teoretycznie do wieczora powinien być na koncie firmy. To jeśli chodzi o przelew bankowy. Z kartą wiemy, że czasami są problemy, no bo to są doładowania, a my mamy społeczność z 200 krajów, więc czasami jest możliwość, czasami nie ma tej możliwości, po prostu sprawdzajmy w danym momencie, czy faktycznie możemy doładować sobie dowolną jakąś tam wizą nasze konto, czy w jednym systemie, czy w drugim. Natomiast ja jestem zwolennikiem w tym wypadku kryptowalut i jest, jak widzimy, do wyboru naprawdę spora liczba różnego rodzaju kryptowalut. Od Bitcoina najbardziej znanego, Ethereum, ostatnio głośnego Doga, USDT, który, no i USD, i USD, o którym Tether, o którym było ostatnio bardzo głośno poprzez Lunę, ale też jeszcze innych wiele kryptowalut. Ja jestem zwolennikiem osobiście Ripple'a. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo niskie koszty. Bardzo niskie koszty transferu, biorąc pod uwagę Bitcoina czy Ethereum, to jest dużo, dużo tańsze. Ja wam pokażę tutaj przykładowe załadowanie. Robię potwierdzam. No i w tym momencie mamy, tak, po pierwsze mamy portfel, no i mamy tak, wiadomo przy Ripple XRP trzeba skopiować zarówno tak, wkleić w odpowiednim polu, na przykład Binance, jak i numer portfela. Mamy tutaj godzinę do tego, żeby ten transfer konkretny zrobić. I tu nam podał dokładną kwotę przelewu. Pamiętajmy o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Każdy przelew kryptowalutą, jeśli pisze 1260.398286, to taka kwota fizycznie musi wyjść z naszego konta na konto firmy. Musimy uwzględnić, jeśli mamy ustawione konto tak, że firma pobiera sobie z kwoty wysyłanej jakąś opłatę, to musimy naprawdę wyliczyć to co do centa, jaka kwota jest potrzebna, żeby uwzględniała koszt, który firma sobie chce pobrać, plus kwota, jaka ma trafić, w tym wypadku dokładnie ta, którą widzimy na ekranie. Czyli pamiętajmy, kwota, która wychodzi z naszego konta Binance czy jakiegokolwiek innego konta, musi być dokładnie taką, jaką widzimy na ekranie. Nigdy nie zaokrąglamy do pełnej kwoty, na przykład 1261, ponieważ ten przelew nie dojdzie. Nie załaduje go automat. Oczywiście pieniądze nie przepadną, ale będziemy mieć niepotrzebne nerwy, będziemy musieli pisać na support, robić screeny z naszego konta, z którego wysyłaliśmy, że ten przelew wyszedł, potwierdzenia, numer hash i tak dalej. Po co to? Pamiętajmy, jeśli zrobimy dokładną kwotę, wyślemy dokładną kwotę taką, jaką firma tutaj sobie zażąda od nas, w tym wypadku za $500 1260.398286
XRP. Ten przelew dojdzie dosłownie w ciągu kilku minut. I pamiętajcie, że zazwyczaj przelewy XRP, dlaczego mówię o XRP, bo są bardzo tanie. Najczęściej taki koszt takiego transferu to będzie 0,10 XRP, a wiemy, że XRP w tej chwili jest bardzo tanie, więc to są tak naprawdę grosze, centy, jakie poniesiemy koszty. W porównaniu z Bitcoinem, z Ethereum czasami to są dziesiątki lub więcej dolarów. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o zasilenie konta. Jeśli ktoś miałby problem, ktoś chciałby, bał się, a chciałby taki przelew zrobić, to pytajcie się swoich sponsorów, ewentualnie kontakt ze mną. Jeśli tylko będę miał czas, to każdy wie, że jeśli tylko mam czas, to pomogę, usiądę przy komputerze i poprowadzę krok po kroku. Wracamy bezpośrednio do konta, bo czas nas naprawdę bardzo goni. Dobrze, czyli mamy tak, bankowość, doładowaliśmy kontów, przelew środków to oczywiście bardzo znana dobrze nam zakładka. Jeśli działamy w programie partnerskim, to wiemy, że firma daje taką możliwość przelania środków do innego partnera. I zawsze taka transakcja obarczona jest dodatkowym zabezpieczeniem, takim jakim mieliśmy ustawione. W tym wypadku jest to drogą elektroniczną, przychodzi kod po wpisaniu adresu mailowego odbiorcy, komentarza i kwoty i odpowiedniego konta zaznaczenia, z którego kwota ma zostać pobrana. Środki przechodzą natychmiastowo po przelaniu wewnętrznym. Więc to jest dobry sposób na to, żeby między sobą wymieniać te środki, ponieważ nie ponosimy dodatkowych kosztów, jak to ma miejsce w wypadku na przykład przelewu bankowych lub zasilenia kartą. Wniosek o wypłatę to oczywiście jest to wniosek o wypłatę na zewnątrz. Tutaj chyba nie ma żadnego ustawionego konta, ale my w ustawieniach możemy sobie po prostu ustawić. Tutaj nawet zresztą jest informacja, gdybyśmy zrobili dalej. Dodaj szczegóły płatności. No i na przykład, gdybym chciał dodać kartę, zarejestrować kartę, która w danym systemie będzie przyjmowana, to tą kartę tutaj rejestruję. Numer karty, rodzaj karty. I teraz jeszcze co dalej jest? Imię, nazwisko, data urodzenia, termin ważności. Taka karta, jak będzie zarejestrowana i podane te wszystkie dane, które są potrzebne, to wiemy, że bez problemu później ta płatność będzie przyjmowana w tych dwóch systemach, które w tej chwili są. Teraz się pytamy, dlaczego mi karty nie przyjęło? No to macie tutaj odpowiedź. Kartę trzeba pierw zarejestrować i dopiero można nią płacić w systemie bankowości elektronicznej. Możemy dodać konto Perfect Money. Możemy dodać oczywiście wypłaty na Bitcoin lub też na jedną z tych USDT lub USDSDT w systemie Ethereum lub TRX. To jeśli chodzi o wypłaty. Szczegóły to tak naprawdę tutaj mamy też historię. Wejdźmy teraz jeszcze w wydarzenia krótko. Harmonogram webinarów i telemostów. Tutaj powinien być właśnie świeży program webinarów. Zobaczmy. Tu go nie widzę, więc momencik. To jest tak, wydarzenie offline. Aktualności, międzynarodowe konferencje. Może jeszcze nie jest umieszczone. Powinien się pojawić właściwie w każdej chwili. Tu już widzimy jakieś informacje odnośnie technologii i tak dalej, więc to, co się jeszcze ma odbyć, wydarzenie offline.
Międzynarodowe konferencje, historia aktualizacji. No, tutaj, jeśli chodzi o historię aktualizacji, pojawia się wszystko, co w naszym back-office się zmienia lub się nowego pojawia. Jeśli firma na przykład dodaje nowy język, to będzie tu informacja, kiedy ten język został dodany. Jeśli jakaś zakładka lub jakiś wymóg zostanie dodany, to on się pojawi. Ja może w niego tutaj kliknę w tą zakładkę, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Tutaj akurat informacji nie ma żadnej w tym roku. Ale jakbym cofnął rok do tyłu, no to tu już mamy, nie? Dodano jakieś tam kryptowaluty, sesji ustawienia bezpieczeństwa, dodaliśmy nowy sposób potwierdzenia transakcji finansowych, czyli w tym wypadku ten Google Identification, ten identyfikator, przepraszam. Później mamy jakiekolwiek inne zmiany na naszym back-office, to o czym przed chwileczką powiedziałem. Aktualności to wszystkie informacje, o których słyszymy, o których też za chwilę jeszcze króciutko dosłownie powiem. No i ustawienia, weryfikacja. To są pewne dane, więc niekoniecznie chcę podawać, ale mamy tak, to konto oczywiście jest zweryfikowane, bo jest potwierdzone. Jest potwierdzono. W dane osobowe nie będę wchodził. Między innymi tam mamy zakładkę, gdzie możemy wpisać osobę uposażoną. Pamiętajmy jednak, że nie ma to mocy takiej prawnej do momentu, kiedy nie przygotujemy dokumentu, między innymi chociażby u notariusza z osobami, którym chcemy zapisać udziały. I dopiero taki prawny dokument potwierdzony przez notariusza z pieczęcią wysyłamy do firmy. On jest dołączany do takiej, powiedzmy, adnotacji, którą my mamy tutaj zapisaną na naszym koncie i dopiero wtedy ma to jakąś moc prawną. Często zadawane pytania. Tu na szczęście te wszystkie sprawy są w języku polskim. Bardzo zachęcam wszystkich do tego, żebyście odwiedzali tą zakładkę. Dlaczego? Dlatego, że wiele filmów tutaj jest po prostu tłumaczonych w języku polskim. Ja pokażę na przykład pracę w gabinecie. Rejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą w firmie SWC. Klikamy. I odtwarzamy. To jest to, co dzisiaj widzieliśmy, to co ja robiłem. Przewodnik po gabinecie osobistym, jak dodać ikony strony SWC, jak dodać ikony strony SWC. Na przykład nieraz się zastanawiamy, jak włączyć napisy, nie, bo słyszymy, że tam pani Natalia, czy ktoś mówi, wysyłam wam filmik, obejrzyjcie go, a ktoś mówi, nie, nie ma napisów, jest tylko po rosyjsku albo po angielsku. Jak włączyć ustawienia w ustawieniach napisy. Jak sobie powiększymy, oczywiście to będziemy wszystko wiedzieć dokładnie, jak włączyć, żeby pojawiły się napisy w języku naszym ojczystym. Więc naprawdę tutaj warto przejrzeć sobie dokładnie, jak inwestować na raty, jakie są rodzaje kont i tak dalej, i tak dalej. Do wszystkiego są po prostu filmiki, krótkie filmiki z opisem, z tekstem polskim.
Także no coś wyjątkowego. No i zabezpieczenia naszego konta to między innymi te wszystkie piny, hasła, dodatkowe maile. To jak mamy konto zabezpieczone? To na przykład jest informacja, że jest to uwierzytelnienie dwuskładnikowe Google'a. No i między innymi też potwierdzenie mailem. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zatrzymam teraz konto. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Poprzez ten czas tak naprawdę no nie czytałem. Mamy nowy dowód osobisty. Czy mogę zmienić sam, czy pisać do supportu? Muszę. Najprawdopodobniej musisz napisać do supportu, bo z tego co tam pamiętam, nie wszystkie dane są, nie wszystkie dane da się w ogóle edytować. One są zapisywane sztywno. Poza tym to jest weryfikacja, więc musisz po prostu poprzez support na stronie, nawet przed zalogowaniem na Sendole masz adres mailowy do firmy, gdzie napisać. Pamiętaj, że zawsze dodatkowo oprócz nowego dokumentu i tekstu, co chcesz zrobić, czyli na przykład, że chcesz dodać do swojego konta nowy dowód osobisty, ponieważ stary stracił ważność. I pamiętaj, żeby dodać zawsze SwiftFocie z kartką, który jest SWC, bieżąca data i twoje imię, nazwisko, a w drugiej ręce trzymasz ten nowy dowód osobisty. I taka SwiftFocia dołączona z bieżącą datą do takiego maila. To przyspieszy po prostu weryfikację, że ty jesteś faktycznie właścicielem tego konta i chcesz pewne dane na swoim koncie zaktualizować. Jest to bardzo, bardzo ważne. To jeśli chodzi o dowód osobisty. Teraz przejdę sobie do prezentacji. Króciutko, dosłownie to, co się pojawiło, co się działo w ostatnim czasie. Może tak krótko jeszcze, zanim przejdę do tych newsów ostatnich, to jest to, co tu widzimy, to jest to, co firma zrobiła przez tych kilka lat, przez 6 lat stworzyła tak naprawdę spory tabor, bo w tej chwili, z tego co pamiętam, to już jest chyba coś koło 16, o ile dobrze pamiętam, mogę się pomylić, pojazdów, które są certyfikowane, opatentowane w pełni, jak gdyby przygotowane do masowej produkcji. Tutaj mamy część, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jak powiedziałem, jest ich więcej w tej chwili już. Więc naprawdę firma wykonała potężną pracę przez tych kilka lat. I jest gotowa do tego, żeby już w tej chwili normalnie budować. Zresztą to się już zaczęło, o czym już wiemy od tak naprawdę od początku roku. Teraz krótkie, jeszcze dosłownie kilka newsów. Ostatnie newsy, które pojawiły się na naszej stronie. Tutaj ten news potwierdza, że firma ciągle poszerza bazę kontaktów i potencjalnych klientów i nawiązuje kontakty z nowymi osobami wpływowymi. W tym wypadku Wielka Brytania, Australia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Odbyło się spotkanie tych przedstawicieli kilku firm, kilku ważnych takich osób, które po prostu miały możliwość przejechania się naszym pojazdem tropikalnym. Zapoznały się z całą tą obsługą. Również mogły z bliska obejrzeć nasz bliski ten pojazd, który z szybkością do 500 na godzinę porusza się. Zwiedzili cały ekodom, pełną prezentację. No i tutaj fajne zdanie padło na koniec jednego przedstawicieli. Dziękuję za świetną prezentację. To jest naprawdę transport przyszłości. Bardzo się cieszę, że mogę pomóc w realizacji tego projektu zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w moim ojczystym kraju, Australii. Także to jest fajny akcent. Pojawiła się też krótka prezentacja wideo, jak może wyglądać transport strunowy w przyszłości. I teraz dosłownie krótko
pokażę ten filmik. Dokładnie, przechodzimy, wracamy. Ta prezentacja tak naprawdę została pierwszy raz pokazana ostatnio na wystawie w Abu Dhabi. Co najważniejsze, wszystkie pojazdy, które pokazały się w tej animacji, one są już w realu, czyli są stworzone, zrobione i można budować, tworzyć tego typu trasy. To nie przyszłość, to fakt, to coś, co już po prostu istnieje i budowę rozpoczęto. Jak przebiegła rada techniczna z udziałem pana Anatolia Junickiego, który przemawiał tutaj do grupy pracowników na Białorusi w Marina Horce bezpośrednio szarży. Głównie zwrócono uwagę w tym przemówieniu, jednym z ważnych tych tematów spotkania była eksploatacja szyny strunowej w regionach o wysokich temperaturach. Wiemy, że chodzi o temperatury 60 stopni i wyższe, natomiast ci wszyscy fachowcy omawiali również przyszłość, ponieważ jak wiemy, takie struny muszą wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe i gwarancja jest na 100 lat, więc muszą uwzględnić również przy takiej strunie, przy takim torze zmiany klimatu w okresie tych 100 lat na danym obszarze.
Więc te wszystkie aspekty były po prostu no, dokładnie omawiane. I ostatnia sprawa, co sprawia, że EcoDom jest oazą na środku pustyni. My pamiętam, jak byliśmy w 2019, to ten EcoDom faktycznie był wtedy w powijakach, to były deski w koło i były początki budowy. Dzisiaj jest piękne biuro. No i piękna, gdyby no, tutaj firma nazwała to taka oaza w środku pustyni, czyli gdyby na przedmieściach Szarży, w tym całym upale, w piachu powstało coś naprawdę fajnego. No i oczywiście będzie to się stopniowo rozszerzać. Tak to mniej więcej wygląda na zdjęciach. Możemy sobie przejrzeć tego newsa, do czego Was zachęcam. Natomiast właśnie też króciutki, dosłownie migawka, 30 sekund filmu, jak to wygląda w realu. The number of cars in the world will die. Coś mi się tu przesunęło. Dobrze, coś mi się tu przesunęło, więc postaram sobie na szybko, ponieważ obiecałem, że go pokażę, więc na szybko go puszczę bezpośrednio z newsa. Migawka taka tak naprawdę 30 sekund. To jest nasz Eko Technopark. Znaczy ten budynek Eko, przepraszam. Eko dom. Chyba nawet mi się mignęło od początku jeszcze raz. Widzieliśmy chyba pszczoły. Dokładnie. Tak to mniej więcej wygląda. Już anuluję, włączam prezentację. Więc tak naprawdę na dzisiejszym, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, ta prezentacja właściwie dobiegła końca. Jeśli są jakieś pytania, jakieś takie informacje, które może były niejasne przeze mnie tutaj przedstawione, to albo teraz możecie zapytać, postaram się odpowiedzieć, albo przygotujcie takie pytanie na kolejny webinar za tydzień. Tam wtedy skupimy się faktycznie na tym programie partnerskim, tak jak każdego tygodnia. Zaproście więcej osób. Natomiast, jak powiedziałem, korzystajcie z tych wszystkich materiałów, które macie w back office, szczególnie po prawej stronie te najczęściej zadawane pytania, tam są filmy i tam są instrukcje w prosty sposób, jak pewne rzeczy zrobić. Bo nieraz, tak jak pamiętam, nieraz mówiliśmy, no, że my tam odpaliliśmy sobie jakiś film na YouTube i tam nigdzie języka polskiego nie znaleźliśmy. Natomiast jest też instrukcja, jak to mniej więcej zrobić. Instrukcja też jest rejestracji, o której dzisiaj też mówiłem. Jest kilkadziesiąt tak naprawdę filmów, które w różnych dziedzinach jak gdyby poruszają nas po naszym back office i po tym, jak tutaj jak gdyby jeszcze możemy więcej zrobić w tej kwestii, jeśli chodzi o program partnerski, o rozwój, o duplikację, o poszerzanie wiedzy na temat całej tej technologii, ponieważ ludzie bardzo mało na ten temat jeszcze wiedzą. W Polsce bardzo nikła wiedza jest,
a to my jesteśmy ambasadorami, wszyscy firmy, żeby te informacje na świat poszły pełnym echem. Dlatego was wszystkich zachęcam, zapraszam na przyszły tydzień, zapraszam najprawdopodobniej też, o ile pamiętam, w czwartek najbliższy, to będzie prezentacja dotyczyła typowo technologii. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.